Witajcie kochani! Dziś zapraszam Was na przegląd najlepszych kosmetyków Maya. Jak wiecie, w każdym filmiku z tej serii opowiadam Wam o jednym produkcie z pielęgnacji, z makijażu, z pielęgnacji włosów, z pielęgnacji ciała lub też o zapachach. Tym razem postanowiłam nieco zmienić formułę, ponieważ tych kosmetyków, kosmetyki mogłabym tutaj podzielić raczej na pielęgnację i na makijaż. Tak, będzie więcej produktów z makijażu, więc trzymajcie się, bo pokażę Wam naprawdę perełki. Ale zacznę od kosmetyku pielęgnacyjnego, produktu do pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu. Jest to marka, o której chyba jeszcze Wam nie wspominałam na moim kanale, a z którą mam już powiedzmy do czynienia od jakiegoś czasu. Otóż, może rok temu albo półtora roku, dokładnie nie pamiętam. W każdym razie był to dzień, w którym wybrałam się na targi Beauty Forum, a wy wiecie, że ja na te targi chodzę za każdym razem, kiedy pojawia się nowa edycja. I wśród wystawców znalazłam markę Orfika. Wtedy był taki ogromny szał, pamiętam, na odżywki do rzęs. Ja również stosowałam pewnej marki odżywkę, ale też w tym czasie przedłużałam swoje rzęsy. Mimo wszystko zatrzymałam się przy stoisku marki Orfika. Chciałam obejrzeć, jak słynna odżywka Relash wygląda, jakie ma substancje aktywne. I co ciekawe, jedna z przedstawicielek marki również mnie poznała, bardzo miło przyjęła. Rozmawiałyśmy na temat tej odżywki, ale mimo wszystko nie zdecydowałam się wtedy na zakup. Wróciłam do domu, minął jakiś czas i znowu zaczęłam przyglądać się marce. Zwróciłam uwagę, że pojawiły się nowe produkty w ofercie: odżywka do rzęs, odżywka do brwi, serum pod oczy, jak również kosmetyki pielęgnacyjne do twarzy i seria, która przyciągnęła moją uwagę, czyli seria Timeless. W ostatnim czasie opowiadałam Wam o kosmetykach, które stosuję w mojej aktualnej pielęgnacji i Wy już też doskonale o tym wiecie, że jeżeli chodzi o pielęgnację poranną, to stawiam na lekkie konsystencje, na lekkie produkty, też z tego względu, że jestem posiadaczką cery mieszanej. Natomiast w pielęgnacji wieczornej zwracam uwagę na to, żeby kosmetyki były treściwsze, żeby miały gęstszą konsystencję, były bardziej odżywcze i przede wszystkim działały przeciwzmarszczkowo. I właśnie, postanowiłam zainwestować w markę Orfika produkt serii Timeless krem na noc anti-aging z bardzo ciekawym kompleksem i substancjami aktywnymi. Marka Orfika słynie z tego, że kieruje swoje produkty do świadomych kobiet, czyli do takich kobiet, które tutaj mnie oglądają i do których na pewno też ja należę, do takich kobiet, które zwracają uwagę na to, żeby te produkty pielęgnacyjne miały całkiem ciekawe substancje aktywne, ale też przede wszystkim działały. No i właśnie, co znajdziemy w tym kremie, bo to na pewno Was zainteresuje. Mamy tutaj biomimetyczny peptyd, o którym też ostatnio jest dosyć głośno, i to jest taka substancja, która ma działać ujędrniająco, przeciwzmarszczkowo, regenerująco. No wszystko to, co jest nam potrzebne, kiedy szukamy pielęgnacji anti-aging. Ale oprócz tego mamy tutaj również słynną mokrotę azjatycką. To też jest substancja, o której ostatnio jest dosyć głośno, a fantastycznie wpływa na naszą cerę. Dodatkowo jest gliceryna, która nawilża. Mamy też alantoinę, która będzie koić naszą cerę. No warto przyjrzeć się temu produktowi. On ma za zadanie stymulować krążenie w naszej skórze, regenerować tą skórę, pobudzać ją do działania, pobudzać do produkcji kolagenu. No, przy okazji też nie uczula i nie podrażnia, bo wszystkie kosmetyki marki Orfika są przebadane dermatologicznie i marka zwraca uwagę na to, żeby sprawdzały się przy cerze wrażliwej. A Wy też doskonale wiecie, że moja cera taka właśnie jest. I szukając produktów pielęgnacyjnych, zwracam uwagę na to, żeby były nie tylko dostosowane do cery mojej mieszanej, ale żeby też nie podrażniały tej cery, żeby zawierały właśnie te substancje kojące, no i przede wszystkim substancje przeciwzmarszczkowe. Krem ma ciekawą konsystencję, bo ona jest taka treściwa, jest gęsta, czyli to, co ja lubię w kremach na noc. Bardzo delikatnie pachnie
i ten zapach nie utrzymuje się długo na naszej skórze. I teraz tak, rozprowadzając formułę, nic nam się tutaj nie wałkuje, nic nam się nie waży. Natomiast przy mojej cerze mieszanej wchłanialność tego kremu jest stopniowa. To nie dzieje się od razu. Natomiast myślę, że u kobiet, które posiadają cerę suchą lub cerę przesuszoną, odwodnioną, ten krem będzie wchłaniał się zdecydowanie szybciej. Ale to, co się dzieje rano, to jest coś wspaniałego. Ta skóra jest naprawdę wygładzona. Jest taka miękka i przyjemna w dotyku, aż chce się ją dotykać. Naprawdę coś wspaniałego, lekko zaróżowiona. Zresztą wy też zauważyłyście, że ostatnio kosmetyki, które stosuję, sprawiają, że ta moja cera wygląda na taką świeżą, rozświetloną i myślę, że to jest zasługa przede wszystkim też tego oto kremu. Stosuję go już ponad miesiąc i jestem naprawdę bardzo zadowolona. Mam go jeszcze połowę, bo tutaj jest pojemność 50 ml. Przydatność tego kremu to 6 miesięcy i kupicie go na stronie producenta w cenie około 150 zł. Także nie jest to bardzo duży wydatek, ale też godna uwagi inwestycja, tak bym powiedziała. Jeśli szukacie tego typu preparatów, czyli przeciwzmarszczkowych, ujędrniających, wygładzających, regenerujących, działających właśnie na pierwsze oznaki starzenia, które mają bardzo fajne konsystencje, nie zapychają porów, bo to też jest bardzo ważne, delikatnie pachną i nie podrażniają, to myślę, że ten preparat będzie specjalnie dla Was, może Was zainteresować. Tutaj też chciałabym dodać, że w serii Timeless znajdziecie również krem na dzień i też bardzo ciekawe maseczki. Opakowanie zawiera chyba 4 maseczki, z tego co się nie mylę. I powiem Wam, że zastanawiam się nad zakupem tych maseczek. To są oczywiście maski w płacie, bo też mają bardzo fajne substancje aktywne i myślę, że w połączeniu z tym kremem mogą się bardzo dobrze sprawdzić. No, rozgadałam się, ale tak jak mówię, to jest moja zdecydowana perełka, jeżeli chodzi o miesiąc maj i myślę, że również w czerwcu, kiedy wieczorem będę po nią sięgać, będzie sprawdzać się idealnie. Kolejny preparat, o którym Wam dzisiaj opowiem, jest to coś z półki makijażowej i też coś z półki pielęgnacyjnej. Jak możecie zauważyć, jest to krem BB przeciwzmarszczkowy Bandy serii Anti-Aging Care. Jest to dosyć nowa seria wśród preparatów marki Bandy. Natomiast krem bardzo mnie pozytywnie zaskoczył w maju. Od kilku dni mamy też ogromne upały i ja nie wyobrażam sobie, żebym w ciągu dnia stosowała podkład, tym bardziej ciężki, matujący podkład. Odstawiam wszystkie tego typu preparaty i sięgam po lekkie, nawilżające kremy BB lub kremy CC. O, jeśli jeszcze dodatkowo mają wysoki filtr, to już w ogóle jest rewelacja. Natomiast co takiego ciekawego jest w tym produkcie? Ja już mogłabym powiedzieć, że jestem w jego połowie, to jest 30 ml. Oprócz tego, że ten krem działa przeciwzmarszczkowo, czyli jest czymś, na co powinny zwracać uwagę kobiety myślące już o tej takiej prewencji i działaniu właśnie przeciwzmarszczkowym, ale też posiada delikatny kolor. I to nie jest preparat, bo już się mnie pytałyście o to, mocno kryjący, dający jakiekolwiek krycie. On natomiast bardzo ładnie wyrównuje koloryt skóry. To krycie jest takie, tego nawet nie da się dokładnie określić, bo to bym powiedziała jest od takiego średniego do umiarkowanego. Natomiast zauważacie właśnie to wyrównanie kolorytu. Nie poradzi sobie z cerą mocno naczynkową, gdzie te naczynka naprawdę są bardzo widoczne, lub też w przypadku cery trądzikowej, kiedy chcecie zakryć jakieś wypryski. Natomiast przy takim codziennym makijażu to jest w ogóle coś wspaniałego. On ma odcień, który będzie pasował blondynkom, ale również brunetkom, bo bardzo fajnie stapia się z naszą skórą. Dodatkowo ma tutaj niby filtr 15, ale ja szczerze nie zwracam na to uwagi, ponieważ stosuję pod ten krem jeszcze inny preparat, który ma filtr 50. Natomiast ten krem ma bardzo fajną konsystencję.
Po wyciśnięciu wydaje się, że ona jest taka dosyć gęsta, ale w momencie, kiedy nakładacie go na skórę, macie wrażenie, jakbyście rozprowadzały wodę. I przez to też daje takie uczucie chłodzenia, kojenia, co jest wspaniałe, właśnie takie upalne dni, gorące poranki. Bardzo, bardzo przyjemna sprawa. Dodatkowo łączy się fajnie z pudrem, z korektorem, nic na tej skórze się nie dzieje. No wiadomo, nie utrzymuje się cały dzień, bo to jest krem BB i trzeba go sobie ewentualnie dokładać, ale jeśli właśnie zależy Wam na takim mocniejszym kryciu, to myślę, że dodając ten krem, dodając jego warstwy, zwrócicie uwagę, że jednak to takie delikatne krycie się pojawia. Zresztą w moich ostatnich filmikach widzicie ten krem na mojej twarzy praktycznie za każdym razem. No, odstawiam go, jeżeli chodzi o taki makijaż wieczorowy, bo wtedy wolę troszeczkę mocniejsze krycie, ale na przykład dziś w filmiku również mam ten produkt na sobie. Nie jest drogi, dostaniecie go w Hebe, dostaniecie go na stronie marki Bandy, ale jeśli czegoś takiego właśnie szukacie, jeśli zależy Wam na delikatnym makijażu, nie musicie niczego specjalnie zakrywać, a chcecie tylko podkreślić ładny kolor, ładny wygląd Waszej cery, to ja Wam gorąco polecam. Teraz przejdziemy do maskary, do tuszu, który ostatnio wywołał efekt na moich rzęsach. Wow! I wszyscy pytają się, co to za tusz do rzęs. I słuchajcie, nowość. Tak, to jest Clinique High Impact Lash Elevating Mascara. Myślę, że to jest nowy odpowiednik tego słynnego tuszu High Impact. Różnica między nimi jest w formule, ale również w szczoteczce. Ta maskara posiada formułę w postaci takiego musu, przez co też nie oblepia nam aż tak bardzo rzęs i szczoteczka jest tradycyjna, jej wielkość powiedziałabym jest średnia, ale bardzo fajnie wyprofilowana w postaci takiego stożka. Jeśli chodzi o rzęsy, to według mnie jest to świetne rozwiązanie dla wszystkich kobiet, które posiadają krótkie rzęsy i chcą je naprawdę ładnie podkreślić i ładnie wydłużyć. Ja takie rzęsy posiadam i to, co robi ta maskara, jest nieprawdopodobne. Jesteście w stanie bardzo ładnie wypracować sobie, wyciągnąć rzęsy przy tutaj wewnętrznych kącikach, ale też przy zewnętrznych, ze względu na tą właśnie formułę szczoteczki. Dodatkowo ładnie podkreśla się też tą szczoteczką dolne rzęsy. Pięknie wydłuża. Te rzęsy pozostają cały dzień w takiej właśnie pozycji, podkręcone, wydłużone, nic się z nimi absolutnie nie dzieje, maskara nigdzie się nie osypuje, nigdzie się też nie odbija i bardzo dobrze się ją zmywa. Clinique, świetna sprawa, nie podrażnia oczu, nawet przy zmywaniu tych oczu nic Was tutaj naprawdę nie podrażnia, nie robi się ten efekt pandy. No mogłabym powiedzieć, że znalazłam kolejną perełkę, kolejną maskarę, do której będę wracać regularnie, jest po prostu boska. A skoro jesteśmy już przy twarzy i przy makijażu, to pokażę Wam ostatni kosmetyk, który wywołał bardzo dużo pytań na moim Instagramie, ale również pytałyście Wy tutaj w filmiku, stwierdziłyście, że wyglądam w nim rewelacyjnie. Jest to nic innego jak płynna pomadka marki Estée Lauder. Pomadka, w której absolutnie się zakochałam, w jej kolorze, konsystencji, w tym jak utrzymuje się w ciągu dnia, jak wygląda na ustach. To jest po prostu coś wspaniałego. Pomadka z serii z tej nowej serii Liquid Vinyl, o ile się nie mylę, 406 numerek Liquid Desire. To jest połączenie fioletu, różu, delikatnej fuksji. Daje wykończenie właśnie takie winylowe na ustach. Trzeba chwilkę odczekać, aż ona ładnie na tych ustach zastygnie, ale w momencie, kiedy zastyganie, robi czegoś takiego jak taka skorupa, ja tego po prostu nie znoszę, suche usta, nie, nawilżenie utrzymuje się cały czas, mimo tego, że pomadka już powiedzmy nam w miarę zastygła na tych naszych ustach, nie wychodzi poza kontur ust, nigdzie się nie odbija, nie zostaje na zębach, co jest też bardzo ważne, ma bardzo fajny aplikator, precyzyjny, którym jesteście w stanie bardzo ładnie tutaj obrysować usta, można ją dokładać, nie roluje się. To jest po prostu coś wspaniałego, a więcej powiem Wam.
tak długo utrzymuje się na ustach, możecie jeść, pić, robić wszystko, a ona cały czas na tych ustach będzie, że nawet nie zmyjecie jej tak po prostu gdzieś tam chusteczką i wodą. Tutaj już potrzebny jest preparat, który dobrze usunie pomadkę z ust. No może po całym dniu, kiedy nie będziecie jej sobie dokładać, poprawiać, gdzieś tam ona na tych ustach zacznie wam zanikać i niestety będzie pojawiał się ten taki kontur charakterystyczny dla konturówki do ust. Ale ja nie wyobrażam sobie, żebym nosiła cały dzień tę pomadkę, gdzieś tam jej dodatkowo nie dołożyła. No może minusem jest to, że delikatnie odbija się na naczyniach. Myślę, że to jest kwestia tego, że właśnie ma taką konsystencję, która nie do końca zastyga, ale się nie rozmazuje i nie zmywa. No i ten kolor. No ten kolor, słuchajcie, jest naprawdę obłędny. Powtarzam, numer 406. Widziałyście go już na moich zdjęciach, widziałyście chyba nawet w filmiku dotyczącym hola, ostatnich moich zakupów. Też miałam tę pomadkę na ustach. I tutaj chciałabym wam przypomnieć, że w opisie do każdego filmiku znajdziecie listę produktów, za pomocą których wykonuję mój makijaż. Jeśli śledzicie już te opisy, to zauważyliście, że ten mój makijaż praktycznie, w sumie te kosmetyki, które stosuję, a nie do końca się tak zmieniają. W ostatnim czasie praktycznie stosuję cały czas te same produkty. No może zmieniają się błyszczyki, zmieniają się pomadki do ust, ale reszta jest ta sama. I jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania albo szukać odpowiedzi na to, co mam na ustach, co mam gdzieś tutaj, gdzie się błyszczy, jaki mam podkład i całą resztę, to zwracajcie koniecznie uwagę na opisy do filmików. Tak jak mówię, tam macie linki do produktów, które stosuję, które możecie zobaczyć na mojej twarzy w danej publikacji. To będzie tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców, najlepsze kosmetyki Maja. Wybrałam absolutne perełki, must have, coś wspaniałego na lato, w makijażu, w pielęgnacji. Koniecznie zapoznajcie się z nimi. Mam nadzieję, że was zainteresowałam albo odrobinkę zaintrygowałam tymi kosmetykami. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, to oczywiście zostawiajcie je w komentarzach. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się cieplutko, pa!